oficjalnie. Dzień dobry, witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie na kolejnym spotkaniu z cyklu śniadań podatkowych. Część wstępną mamy już dawno za sobą, więc przechodzimy już stricte do tematów, no nazwijmy to merytorycznych albo półmerytorycznych. No i oczywiście, moi drodzy, żeby tradycji stało się zadość, od czego ja dzisiaj muszę zacząć? Oczywiście muszę, moi drodzy, zacząć od KSeF-u. Tak, to już jest tradycja nasza od dłuższego czasu, że jak mamy podsumowania, że jak mamy śniadania, to zaczynamy tym krajowym systemem e-faktur. I tutaj krótka, tylko zwięzła informacja. Ustawa, moi drodzy, przedłużająca termin wejścia w życie KSeF-u została już oficjalnie opublikowana. Co to znaczy? To znaczy, że mamy w tym momencie akt prawny, dzięki któremu mamy pewność, że KSeF nie wejdzie za kilkanaście dni, 1 lipca 2024, a KSeF został przesunięty w tym momencie do 1 lutego 2026 roku. Natomiast ciekawostka jest taka, że ministerstwo już powiedziało, że planuje kolejny akt prawny, który znowu ten termin będzie modyfikował, czyli oni dalej mają w głowie ten pomysł, to podejście, żeby KSeF wchodził w życie w dwóch etapach, czyli pierwszy etap 1 lutego 2026, drugi etap, moi drodzy, 1 kwietnia 2026 roku. Tej ustawy drugiej jeszcze nie ma, więc dzisiaj jest to luty, ale raczej z dużą dozą prawdopodobieństwa, graniczącą z pewnością, możemy powiedzieć, że będzie to luty i kwiecień 2026. A skoro tak, to ja od razu mogę wam powiedzieć i to nie chciałbym... żebyście tracili swój czas bezcenny na KSeF w tym momencie, więc ja od razu mogę powiedzieć, tak jest odległy termin samego KSeF-u, nie mówię automatyzacji procesów, ale KSeF-u, że raczej proponuję na razie odłożyć temat na półkę, myślę, że będzie można do niego wrócić, ja zawsze to mówię po wakacjach, ale nie po tych wakacjach, tylko dopiero po kolejnych, więc na razie z KSeF-em mamy, moi drodzy, względny spokój. Przepraszam, ja tylko włączę sobie jakieś wianie, bo mi tutaj, nie ukrywam, jest troszeczkę gorąco. Dobra, no powinno wiać. Dobra, więc mamy KSeF, jedna rzecz. I tu względny spokój. Natomiast z czym względnego spokoju nie będzie, moi drodzy, to nie będzie spokoju z wakacjami składkowymi. Uwaga, w ostatnim tygodniu wydarzyły się dwie najważniejsze rzeczy, jeżeli chodzi o wakacje składkowe. Czyli po pierwsze, ustawa o wakacjach składkowych została podpisana przez prezydenta, a po drugie, ustawa o wakacjach składkowych została ogłoszona. Co to znaczy, moi drodzy? To znaczy, że już dzisiaj wiemy o to, że wakacje składkowe wejdą. Natomiast jaki jest problem? Problem jest taki, że wakacje składkowe, moi drodzy, wchodzą z 4-miesięcznym opóźnieniem, tak naprawdę. Czyli ogłoszona jest ustawa w czerwcu, a wakacje składkowe wchodzą dopiero od 1 listopada. Ja nie będę się tutaj rozwodził przesadnie, zaraz wam powiem dlaczego. No ale generalnie przy wakacjach składkowych będzie założenie takie, że przedsiębiorcy polscy, którzy spełnią określone warunki, będą mogli jeden miesiąc w roku ZUS-u nie płacić i ten jeden miesiąc będzie dowolnie do wyboru przez konkretnego podatnika, przez konkretnego płatnika składek. Natomiast, żeby z wakacji składkowych skorzystać, my będziemy musieli złożyć, moi drodzy, odpowiedni wniosek i ten wniosek będziemy musieli złożyć elektronicznie na miesiąc przed tym, kiedy chcemy skorzystać ze składek, z wakacji ZUS-owskich. Więc na przykład, jeżeli będziemy chcieli skorzystać w marcu, to w przyszłego roku, to wniosek będziemy musieli złożyć w lutym. I teraz uwaga, bardzo ważna informacja. Skoro wakacje składkowe wchodzą w tym roku w listopadzie, to tak naprawdę my tutaj w tym roku nie mamy wyboru. Jeżeli będziemy chcieli z wakacji składkowych skorzystać, to już w listopadzie będziemy musieli wniosek złożyć, żeby z tych wakacji skorzystać kiedy? W grudniu. A teraz bardzo ważna informacja. Skoro my w grudniu skorzystamy z wakacji, to kiedy faktycznie nie zapłacimy składek?
Otóż składek nie zapłacimy dopiero w styczniu roku przyszłego, bo za grudzień składki płacimy w styczniu. Więc zobaczcie, dobra, wakacje składkowe są. Czy to jest dobra regulacja zła? Dobra. No nie dojeżdża do dobrowolnego ZUS-u, który gdzieś tam był protoplastą tego pomysłu, ale jest to generalnie wiadomość dobra. Niemniej jednak jest tak skonstruowana, że wakacje składkowe potencjalnie wchodzą już teraz, w czerwcu 2024, a realnie, finansowo my dopiero efekt tych wakacji zobaczymy w styczniu 2025. No trochę to jest absurdalne, no ale dobra, już nie będę się czepiał. Dlaczego natomiast mówię, że nie opowiadam więcej o wakacjach składkowych? Dlatego, moi drodzy, że poczyniłem tutaj pewne nagranie. Zaprosiłem do nagrania moją serdeczną koleżankę Izę Leśniewską. Iza w tych tematach składkowych różnej maści się specjalizuje, uwielbia je, wyciąga różne smaczki, ciekawostki. No więc postanowiłem, że z Izą wspólnie coś nagramy o wakacjach składkowych, żebyście mieli taką kompleksową dawkę wiedzy w tym temacie. I to nagranie już w weekend, mam nadzieję najpóźniej w poniedziałek, pojawi się na moim YouTubie. Tutaj wrzucam wam linka do mojego YouTuba. Jakby ktoś chciał zasubskrybować może i potem oglądać te treści, w tym wywiad z Izą, który niedługo będzie, zapraszam, moi drodzy, serdecznie. Natomiast ja podkreślam bardzo wyraźnie, wakacje składkowe są, natomiast wszyscy będą musieli złożyć wnioski w listopadzie. No i może jeszcze jedną rzecz powiem, no dobra, to jest istotne, bo tak naprawdę zwróćcie uwagę, to ja wspomniałem o tym, że wakacje nie będą składkowe nie będą dla wszystkich, więc my będziemy musieli spełnić szereg warunków, żeby z tych wakacji skorzystać. Te warunki z jednej strony czasem wydają się, moi drodzy, oczywiste, ale z drugiej strony niestety, no one wymagają szczegółowej weryfikacji, badania różnych okresów, badania różnych elementów, więc no pewnie, i to z przykrością mówię, bo większość moich odbiorców to jednak są osoby zajmujące się księgowością, to z przykrością stwierdzam, że przedsiębiorcy sami sobie tego nie będą sprawdzać, tylko będzie to musieli robić księgowi, będą musiały to robić biura rachunkowe, więc wakacje składkowe dla przedsiębiorcy są na plus, ale dla osób, które to rozliczają, na pewno będą stanowiły więcej roboty i nie lada wyzwanie. Pytanie się pojawia cały czas, kochani, na czacie, już odpowiadam, bo ja mówię wakacje składkowe, a wy mnie pytacie, ale od czego te wakacje, nie? Czego dotyczą? Już odpowiadam. Moi drodzy, wakacje składkowe będą dotyczyć tylko i wyłącznie ubezpieczeń społecznych, tak? Czyli społeczne, emerytalne, rentowe, chorobowe, jak ktoś jest nim objęty, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, czyli możemy sobie powiedzieć, że to wszystko, co nam wchodzi w taki woreczek pod tytułem składki społeczne, które teraz, no dzisiaj w tym roku wynoszą tam 1600 z haczykiem złotych. Natomiast wakacje składkowe oczywiście nie dotyczą składek zdrowotnych, czyli nawet jak ja wezmę wakacje od ZUS, to za ten miesiąc i tak będę musiał zdrowotną zapłacić i wakacje składkowe nie dotyczą jednocześnie oczywiście podatku, tak? Czyli ja biorę wakacje na grudzień, nie płacę za grudzień składek, ale za grudzień muszę zapłacić zdrowotną, za grudzień muszę zapłacić podatek, jeżeli dochód w tym grudniu wygenerowałem. Także tutaj to są tylko wakacje od składek. I to wakacje polegające na tym, że ja nie płacę, a tak jakby ZUS za mnie te składki fizycznie tak naprawdę płaci. No dobra, tyle jeżeli chodzi o wakacje składkowe, tak jak mówię, więcej na naszym nagraniu, a ja idę dalej. Dalej idę, moi drodzy, dlatego, że ja od dłuższego czasu podkreślam i powtarzam, moi drodzy, nie ma wakacji od pracowników. No nie ma. Niestety, z przykrością stwierdzam. Dobra, pani Marzeno, jeszcze jedną rzecz dodam, bo pani mi tutaj pisze. Uwaga, moi drodzy, jest pewnie polska konstrukcja ulg podatkowych dla przedsiębiorców za każdym razem mnie fascynuje. I fascynują mnie też wakacje składkowe, no bo zwróćcie uwagę, tak jak wam powiedziałem, to już ostatnie zdanie, składki ZUS dla przedsiębiorcy takie klasyczne wynoszą teraz 1600 zł. Więc jeżeli ja skorzystam z wakacji składkowych, czyli ZUS za mnie zapłaci, to ja mogę sobie pomyśleć, kurczę, 1600 zł mam w kieszeni, zostało, nie? Uwaga, nic bardziej mylnego. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli ja skorzystam z wakacji składkowych, to jednocześnie składki mojej nie zaliczę do kosztów podatkowych. A skoro składki nie zaliczę do kosztów podatkowych, to zapłacę wyższy podatek dochodowy i zapłacę wyższą, moi drodzy, składkę zdrowotną. A więc tak naprawdę ta korzyść to nie będzie 1600 zł, tylko jakieś tam 1300, mniej więcej, może nawet troszeczkę mniej. Więc tutaj to jest taki haczyk kolejny, na który zachęcam, żeby, moi drodzy, zwracać uwagę.
Dobra, okej, okay. Wakacje składkowe w roku, no w roku składkowym kalendarzowym, możemy to tak w skrócie nazwać. Dobra, lecę dalej moi drodzy, kolejna rzecz, bo tak jak zacząłem mówić, jest taki okres, że niby nic się nie dzieje, nie ma za dużo zmian podatkowych szeroko rozumianych, ale jak ja się przygotowywałem do dzisiejszego naszego spotkania, to okazało mi się, że jednak całkiem sporo. Jest takich jakichś rzeczy, ciekawostek, moi drodzy, na to chciałem zwrócić szczególną uwagę na jedną rzecz, na początek. Czyli na początek powiemy sobie teraz o nowej dyrektywie. O niej już słyszymy od bardzo dawna, czyli dyrektywie DAC 7. Jest to dyrektywa, która wprowadza obowiązek, moi drodzy, raportowania przez platformy internetowe do danych dotyczących sprzedawców, którzy na tej platformie sprzedają. Więc jeżeli ktoś z Was sprzedaje jakieś stare ciuszki na Vinted, czy jeżeli ktoś z Was wynajmuje mieszkanie po babci na Bookingu, to uwaga, Wasze dane mogą być raportowane teraz do fiskusa. Kiedy ustawa wchodzi w życie? Ustawa wchodzi w życie, moi drodzy, 1 lipca tego roku, natomiast będzie miała działanie retrospektywne, niestety, a co za tym idzie, te platformy internetowe będą musiały zaraportować dane o sprzedawcach za rok 2024 i za rok 2023. I co będą musiały zaraportować? Będą musiały zaraportować, kto ile i za ile sprzedawał. Dlaczego? A może jeszcze jedną rzecz. Ważne jest to, że platformy te nie będą raportować wszystkich, tylko będą raportować przez sprzedawców, którzy albo A, ich sprzedaż przekroczyła 2000 euro w danym roku, albo B, dokonali więcej niż 30 transakcji. Czyli potencjalnie każda osoba, która sprzedała 10 tam sukienek, 5 par butów i coś jeszcze i przekroczyła 30 transakcji, będzie zaraportowana przez OLX-a czy Vinted do fiskusa. Każda osoba, która wynajmuje mieszkanie, tak, gdzieś tam na Bookingu czy Airbnb i w roku przekroczy 2000 euro, co przy wynajmie mieszkania dzisiaj nie jest problemem, również będzie zaraportowana do fiskusa. Po co będzie to raportowanie, moi drodzy? Otóż to raportowanie będzie po to, żeby fiskus sprawdził. Po pierwsze, czy ja na pewno od tego, co robię, zapłaciłem podatek. Po drugie, czy ja może przypadkiem nie powinienem tego robić w ramach działalności gospodarczej? I wreszcie po trzecie, czy nawet jeżeli ja robię to w ramach działalności albo płacę od tego podatek, na przykład ryczałt, to czy ja płacę go w odpowiedniej wysokości? Tutaj Wam powiem taki przykładzik, który ostatnio się pojawił, to jest wynajem mieszkania na Bookingu czy na Airbnb. I teraz założenie jest takie. W Polsce mamy tak, że jeżeli ja wynajmuję mieszkanie prywatnie, to ja mogę korzystać z ryczałtu 8,5% tam lub 12,5%, jeżeli przekroczę 100 tysięcy złotych. Natomiast uwaga, jeżeli ja to samo mieszkanie nie wynajmuję komuś tam po prostu, żeby mieszkał na jakiś dłuższy okres, tylko ja to mieszkanie wynajmuję przez Booking albo Airbnb, to organy podatkowe twierdzą, moi drodzy, że to nie jest już wynajem opodatkowany ryczałtem, tylko to już jest usługa zakwaterowania, opodatkowana generalnie na zasadach ogólnych. Więc tutaj to też będą sprawdzać. Nie tylko czy płacę podatek, ale też czy prawidłowo na przykład taki wynajem rozliczam. Więc zwróćcie na to uwagę, jeżeli wy albo wasi klienci handlujecie, handlowaliście, sprzedawaliście coś szeroko rozumiany temat w internecie, koniecznie musicie sprawdzić to, zweryfikować i zastanowić się. Dobra, w tych ostatnich 2 latach przekroczyłem 2000 euro, przekroczyłem 30 transakcji, to może się zastanówmy, czy ja sam nie powinienem sobie tego rozliczyć, a nie czekać, aż fiskus mi to sprawdzi. Także uwaga, to są wbrew pozorom bardzo poważne i bardzo powszechne tak jakby zmiany. Dobra, okej, lecę dalej, moi drodzy. Teraz wiadomość sprzed dosłownie z wczoraj, a mianowicie wczoraj pojawiła się informacja, że rząd przedstawił swoją propozycję nowej wysokości płacy minimalnej i ta płaca minimalna w przyszłym roku ma wynosić 4626 zł brutto. Nie? Także ja chciałem Wam przypomnieć, moi drodzy, że w tym momencie tam mamy 4424, czy tam 242, sorry, więc będziemy mieli podwyżkę płacy minimalnej w przyszłym roku według tych delikatnych założeń na poziomie blisko 400 zł. No, zaraz od lipca mamy jedną podwyżkę, bo od lipca będzie 4300, a potem od przyszłego roku 4626. Ja tu powiem tylko, że ta propozycja
propozycja rządu, jak oni sami mówią, jest propozycją, więc to zostało zgłoszone Radzie Dialogu Społecznego i będą jeszcze o tym debatować, więc ja wcale nie mogę wykluczyć, że ta płaca minimalna w przyszłym roku będzie jeszcze wyższa. No i teraz nie wiem, może ktoś się na mnie obrazi, może ktoś tutaj wyjdzie, już nie wróci z naszego spotkania, natomiast moi drodzy, moje zdanie na temat płacy minimalnej myślę, że jest powszechnie znane. Ja uważam, że każdy powinien dobrze i godnie zarabiać, natomiast uważam, że godne i dobre zarobki powinna wymuszać wiedza, doświadczenie, sytuacja rynkowa, a nie sztuczne pompowanie wynagrodzeń, sztuczne pompowanie płacy minimalnej, które, mówiąc w największym skrócie, sprowadza się do tego, że to rząd ładnie może powiedzieć, że o, pracownicy mają wyższą płacę minimalną, tylko cholera robi to rękami firm, rękami pracodawców, rękami przedsiębiorców. Jest to dla mnie sytuacja absolutnie niedopuszczalna i skandaliczna. Już nie wspomnę o tym, moi drodzy Państwo, że to też jest sprytne zagranie, bo płaca minimalna to nie jest tylko wartość, którą pracownik dostanie więcej, tak, ale to jest również wartość, która wpływa na szereg innych czynników, takie jak, nie wiem, mandaty w postępowaniach karnoskarbowych, albo takie jak wysokość składki zdrowotnej. Więc cholera jasna, tą zmianą nie dość, że się dociska firmy z perspektywy presji płacowej, to jednocześnie się dociska firmy na innych płaszczyznach, w tym na płaszczyźnie składki zdrowotnej. Jestem oburzony szczerze kolejnymi podwyżkami beznamiętnymi płacy minimalnej. Dobra, tyle, bo to już się zdenerwowałem. Lecę dalej, nie? Tu widzę, że Państwo się głównie ze mną zgadzacie, nie? Dobra, okej, nie, no tak, no tak, no. Ja sprawdziłem sobie, moi drodzy, ja sobie sprawdziłem, zaraz Wam powiem, bo to jest ciekawe. No to może nie, dobra. 10 lat temu płaca minimalna w 2014 roku, wiecie ile wynosiła? 1680 zł, nie? A teraz wynosić ma 4600. Przez 10 lat wzrosła trzykrotnie, trzy razy więcej wynosi płaca minimalna. Ja chciałem spytać Was, czy przez te 10 lat na pewno Wy jako, nie wiem, na przykład biura rachunkowe albo firmy, trzykrotnie aż podnieśliście ceny swoich usług czy swoich towarów. Przez samych tylko ostatnich 5 lat płaca minimalna wzrośnie ponad dwukrotnie. Dwa razy więcej, od 2019 roku, tak? Ja nie wiem, może wy macie inaczej, ale ja dwa razy, moi drodzy, nie podniosłem cen od 2019 roku, nie? Dobra, dalej lecimy, moi drodzy, ktoś tu pisze na czacie, żeby kwotę wolną od podatku podnieśli. No nie, tu okazuje się, że tu się nie da, nie? Czyli kwoty wolnej od podatku nie da się podnieść, bo to dużo będzie kosztowało i w sumie jest skomplikowane, nie? Więc jak coś ulżyć, to się nie da, ale jak podwyższać płacę minimalną, to jak najbardziej się da. Dobra, moi drodzy, lecimy dalej. No a, to jeszcze jest jeden aspekt. Dobra, już się, jeszcze słowo. Bo ten aspekt, tu ktoś słusznie tak jakby zwrócił uwagę na czacie, że aspekt płacy minimalnej jeszcze ma to do siebie, moi drodzy, że jeżeli ja mam pracownika, który ma zarabiać, powiedzmy, minimalną, która jest dość mocno napompowana, no to taki pracownik mówi, ja nie chcę pracować za minimalną, nie? Ja chcę więcej. No nikt by nie chciał, albo nie jest to dobrze postrzegane, jak się pracuje za minimalną krajową, więc to nie jest tylko presja na tych, którzy mają minimalną, ale to jest presja na wszystkich pracowników. Rośnie minimalna, to powinny rosnąć wszystkie tak jakby wynagrodzenia, bo im bliżej moje stanowisko jest płacy minimalnej, no tym ja się czuję jakby mniej doceniony w danej organizacji, nie? Zły jestem. Dobra, lecę. Dobra, to nieważne. Płaca, znaczy ważne, ale tu czekamy na ostateczną wersję, nie? Dobra, kolejne, moi drodzy, zmiany też wchodzą w życie, też już wiemy to praktycznie na pewno, ustawa o sygnalistach. O tym już trąbię Wam od dłuższego czasu, że wchodzą w życie te przepisy, które będą zmuszały firmy do wprowadzenia procedur, wprowadzenia zasad dotyczących tak zwanych sygnalistów, dotyczących anonimowego zgłaszania nieprawidłowości. Ja tu chciałem tylko delikatnie podkreślić i zaznaczyć, moi drodzy, że krąg podmiotów, które będą objęte ustawą o ochronie sygnalistów jest całkiem szeroki, bo to są i duże firmy powyżej 50 osób, jednostki czy firmy, zakłady budżetowe, ale też są to na przykład, moi drodzy, nie, biura rachunkowe czy kancelaria doradztwa podatkowego. My wszyscy musimy te przepisy wdrożyć dotyczące ochrony sygnalistów. I powiem coś, o czym Wam już też wspominałem, ale żeby to wybrzmiało, bo jeszcze ustawa nie jest formalnie ogłoszona, więc jeszcze tego nie wrzucamy, ale oczywiście u nas na Akademii, na naszej platformie, każdy, kto ma nasz abonament, moi drodzy,
od już niebawem, zaraz to wrzucamy, tak jak mówię, będzie w ramach abonamentu miał już nie tylko szkolenia, webinary, ale też będziemy regularnie wrzucać różne wzory procedur, dokumentów, regulaminów i tak dalej. I na dobry początek naszej współpracy ogłaszam wszem i wobec, że każdy abonent naszej akademii, i obecny, i przyszły, dostanie zupełnie za darmo cały pakiet wzór dokumentów dotyczących wdrożenia tych procedur w zakresie sygnalistów. Taki bonus dla obecnych i przyszłych naszych abonentów. Także nie szukajcie, nie kupujcie na rynku. My wam to, moi drodzy, tych sygnalistów zapewnimy. Dobra, lecę dalej. O, i teraz chciałem powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy. Jak już się mam wkurzać, to się będę wkurzał dalej. A mianowicie dwa tematy. Po pierwsze, pojawiła się, moi drodzy, predykcja jakaś, czy tam takie szacunki dotyczące luki VAT w Polsce za rok 2023. I tutaj chciałbym serdecznie zwrócić uwagę na to, że chyba ktoś nas delikatnie w ostatnim czasie oszukiwał. Bo my tu cały czas słyszeliśmy ostatnio, że mafie VAT-owskie zwalczone, że sukcesy, że VAT odzyskany, że nie ma dziury w VAT-cie. A tu się pojawia, moi drodzy, statystyka, czy szacunek dotyczący luki VAT-owskiej. I luka VAT wyniosła podobno za 2023 rok prawie 16%. To jest najwyższy poziom od roku 2015, więc tu chyba coś nie jest do końca jednak prawidłowo. I z tą luką VAT, uważam, że to jest ze sobą ściśle związane, natomiast jest jeszcze jeden temat, ja o nim powiem dzisiaj na koniec jeszcze, ale tylko dzisiaj wam zasugeruję, moi drodzy. I ja często dostaję pytania, na co teraz zwracać uwagę, co jest teraz na tapecie, na które obszary my powinniśmy kierować teraz się jako podatnicy, jako biura rachunkowe, to ja wam mogę od razu powiedzieć. Z uwagi właśnie na tą lukę VAT między innymi, z uwagi na brak przepisów nowych, z uwagi na plany budżetowe, które są bardzo ambitne, no to ja powiem wam tak, widać w ostatnim czasie mega wielki wzrost i mega wielkie zainteresowanie organów podatkowych obszarem kontroli. Kontroli jest coraz więcej, kontrole są dużo bardziej sprawne, kontrole są, moi drodzy, dużo bardziej efektywne, więc jeżeli coś teraz jest na tapecie i coś jest, na co my powinniśmy zwrócić uwagę i do czego się przygotować, to, moi drodzy, kontrole podatkowe, w tym w szczególności, ich jest najwięcej, nie ukrywam, kontrole w obszarze właśnie podatku VAT. Tych kontroli jest mega dużo, samych czynności sprawdzających, to jest statystyka z zeszłego roku, ponad 3 miliony czynności sprawdzających organy wykonały. 3 miliony. Dobra, ja wiem, że dużo z nich to JPK-i, nie? Ale jednak 3 miliony razy ktoś kogoś sprawdzał, nie? To jest dużo i na to się, moi drodzy, przygotujcie. O bardziej szczegółowych statystykach dotyczących kontroli powiem wam jeszcze w dalszej części naszego dzisiejszego spotkania. No dobra, ale ja idę dalej, bo to nie koniec nowości. I teraz uwaga, tadam, tadam, moi drodzy, nie wiem, czy ktoś pamięta. W zeszłym roku Trybunał Konstytucyjny się wypowiedział odnośnie podatku od nieruchomości. I powiedział tak. Przepisy podatku od nieruchomości, które w szczególności w odniesieniu do definicji na przykład budowli, która odnosi do innych aktów prawnych, no nie do końca są zgodne z konstytucją. No i Trybunał dał do końca tego roku tak naprawdę czas, żeby przepisy podatku od nieruchomości zmienić tak, żeby one zgodne z konstytucją były. No i, moi drodzy, uwaga, pojawił się projekt ustawy. Pojawił się projekt ustawy, czyli ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w której to ustawie mają być duże, soczyste zmiany w zakresie podatku od nieruchomości, zmiany dotyczące różnych aspektów, ale przede wszystkim właśnie definicji budynku, przede wszystkim definicji budowli, czy wreszcie rozwiązania pomniejszych problemów, ale istotnych, czyli na przykład odpowiedzi na pytanie, czy garaż podziemny to jest stawka podatku od nieruchomości taka jak dla mieszkania, czy inna, prawda? Więc na przykład takie problemy też mają zostać rozwiązane. To idzie, to będzie się klarowało, to będzie się toczyło. No ja uważam, że ta ustawa, ona musi wejść w życie 1 stycznia 2025 roku, więc od razu mogę wam, moi drodzy, powiedzieć, że przyszły rok, przynajmniej początek przyszłego roku, to będzie czas takiej dużej rewolucji w podatku od nieruchomości. I co mogę powiedzieć? Raczej większość firm,
które płacą podatek od nieruchomości, powinna dokonać jakiegoś przeglądu weryfikacji z perspektywy nowych przepisów, żeby a. nie okazało się, że robimy źle, czyli tę stawkę stosujemy za małą, albo b. co ważniejsze, i mi się wydaje, że tych sytuacji będzie więcej, żeby nie okazało się, że płacimy za dużo i możemy płacić mniej. Także tu zapraszam do szczegółowej weryfikacji. Oczywiście o dalszych statusach dotyczących projektu w zakresie podatku od nieruchomości, o tym, co się tam dzieje, jak to finalnie będzie wyglądało, będziemy Was na bieżąco, moi drodzy, informować. Dobra, tyle jeżeli chodzi o uwagi wstępne, czyli nowości. Mamy 10, pół godzinki na nowości, klasyka. Więc lecimy dalej, ja już nie zatrzymuję się. Przechodzimy do poszczególnych, moi drodzy, podatków. Ale zanim przejdziemy do poszczególnych podatków, to ja sobie obiecałem, że będę robił to bardziej aktywnie. Więc, moi drodzy, jeszcze raz wrzucę Wam teraz tutaj na czaciku linka do mojego Facebooka, linka do mojego Instagrama. Bardzo serdecznie Was zapraszam do lajkowania i subskrybowania. Proszę bardzo, wrzucone. Dobra, ok. Czy Państwo świadczycie usługi? No Pani Małgorzato, jakbyśmy nie świadczyli, to bym o tym nie mówił, nie? Nie, żartuję. Ja mówię o akcyzie na przykład, a akcyzę, mamy gościa od akcyzy, ale nie jesteśmy specjalistami. Natomiast podatek od nieruchomości jak najbardziej tak. I tu mogę się pochwalić. Jak mam się czym chwalić, to się chwalę. A mianowicie Pani Małgorzato, w tegorocznym rankingu Rzeczpospolitej nasza specjalistka Paula Kołodziejska, radca prawny, która u nas zajmuje się tematem podatku od nieruchomości, została wybrana rekomendowanym doradcą w Polsce właśnie w obszarze podatku od nieruchomości. Więc nie tylko to robimy, ale mamy jeszcze mega dobrych ludzi. Także zapraszam serdecznie. Dobra, a ja przechodzę w takim razie teraz, kochani, do PIT-u. Okej, okay. To trzeba to sprawdzić, Pani Małgorzato. Przechodzimy do PIT-u, moi drodzy. I teraz tak, pierwszy temat PIT-owski, dla mnie absurdalny, ale rozleje się po rynku, już się rozlewa po rynku, a mianowicie podatek od streamerów, od streamingu w internecie. O co chodzi, moi drodzy? Ci, którzy w internecie są, wiedzą, że streamerzy robią streamy. A jak streamer robi streamy, to mu w ramach tego streama różne osoby mogą wpłacać tak zwane donaty, czyli mówiąc w skrócie, jakieś małe kwoty, które stanowią, nie wiem, podziękowanie za jego pracę, czy podziękowanie za tego streama. No i do tej pory było tak, że jeżeli streamer dostawał te donaty, to te donaty generalnie były traktowane jako darowizna. A przy darowiznach mamy tak, że mamy zwolnienie z darowizn dla trzeciej grupy podatkowej. Raczej trudno było, żeby jakikolwiek streamer w ramach tego streamingu przekroczył tą kwotę zwolnienia. I moi drodzy, w takim przypadku, no mówiąc w skrócie, korzystali ci streamerzy ze zwolnienia w podatku, spadków i darowizn, czyli dostawali te donaty niejako za darmo, bezpodatkowo. I tak było od lat i to było jakby oczywiste, ale oczywiście komu się to nie spodobało? Nie spodobało się to naszemu kochanemu fiskusowi. No i otóż nasze organy podatkowe, czy w jednej z interpretacji postanowiły stwierdzić, że jeżeli taki streamer nie jest w stanie zidentyfikować, kto mu te pieniądze faktycznie wpłaca, czyli nie jest w stanie powiedzieć imienia, nazwiska, PESEL-u, adresu zamieszkania, to znaczy, że to nie może być darowizna, bo jest to wpłata od osoby niezidentyfikowanej, a więc streamer nie powinien tego traktować jak darowiznę, tylko jak przychód z innych źródeł i powinien od tego zapłacić podatek. Absurdalna historia, nie zgadzam się z tym. Uważam, że w podatku od spadków i darowizn nie ma warunku, że musi przy tej trzeciej grupie być jakaś szczegółowa identyfikacja, więc moim zdaniem jest temat do walki. Jak są tu jacyś streamerzy, chodźcie, powalczymy, napiszemy wniosek o interpretację. Natomiast problem jest i pokazuje ten problem jedną rzecz. Jak organy podatkowe taką jedną interpretacją wywalają do góry nogami rozliczenia, które robione są w ten sam sposób od 5, 7 czy 10, moi drodzy, lat. Absurdalna tak naprawdę historia. Pani Monika pisze, czy to samo co Patronite? Pani Moniko, powiem tak. Tutaj problem w tych streamingach dotyczył tego, że nie byli zidentyfikowani wpłacający. Więc jeżeli przy Patronite jesteśmy w stanie zidentyfikować wpłacającego, to w tym przypadku nie będzie to samo i przy Patronite dalej będzie zwolnienie. Jeżeli przy Patronite nie jesteśmy w stanie, podobnie jak przy streamingu, zidentyfikować wpłacającego, to według fiskusa, podkreślam, nie według mnie, według fiskusa może to być opodatkowane jako przychód z innych źródeł.
Dobra, lecę moi drodzy dalej, przechodzimy już do poszczególnych podatków, zaczynamy sobie od PIT-u. No powiedziałem o tych streamerach, to też w sumie temat pitowski około, natomiast teraz powiem jeszcze o kilku tematach. Zacznę od tematu, który rozgrzewa wszystkich w ostatnim czasie dość mocno, to jest moi drodzy kwestia związana z fundacjami rodzinnymi. Jak dobrze wiecie, fundacje rodzinne weszły w zeszłym roku, okazały się prawdziwym hitem, w Polsce już grubo ponad 1000 fundacji rodzinnych zostało założonych i kolejne czekają na rejestrację. Fundacja rodzinna ma plusy i podatkowe, i zabezpieczeniowe, i sukcesyjne, także ja już tu nie będę wam opowiadał, jak chcecie zapraszam do nas, natomiast rzeczywiście te fundacje rodzinne wyglądają bardzo dobrze. Ale uwaga, kochani drodzy państwo, bo niestety w ostatnim czasie zaczynam obserwować, że z fundacjami rodzinnymi zaczyna się dziać to samo, co z CIT-em estońskim. Czyli CIT estoński też jest dobrą, korzystną i fajną regulacją, która daje benefity podatkowe, natomiast z CIT-em estońskim jest taki problem, że organy podatkowe poprzez swoje interpretacje, poprzez wykładnie przepisów dotyczących CIT-u estońskiego powoli, małymi kroczkami obrzydzają nam tą regulację. Tworzą, że ona nie jest już tak atrakcyjna, jak my byśmy tego tak naprawdę chcieli. I jak wchodziła fundacja rodzinna, to ja też taką obawę wyraziłem, że oby nie było to, co z estońskim, że będą nam tą fundację obrzydzać. No i mija rok, moi drodzy, i widzimy, że niestety stało się i miałem rację. Czyli co? Powoli, krok po kroczku, w jednej interpretacji, w drugiej interpretacji, w trzeciej interpretacji, organy podatkowe no wykładają przepisy dotyczące fundacji rodzinnych, oczywiście na niekorzyść podatników. Przykłady, proszę bardzo. Po pierwsze, mamy najnowszą, co to jest, interpretację. Mamy najnowszą interpretację, moi drodzy, która mówi nam na przykład o tym, że mamy dwóch fundatorów fundacji, oni wnoszą jakieś tam małżonkowie, na przykład jedno wnosi majątek, drugie wnosi majątek, no i z tej fundacji dostają jakąś kasę. No i ona powinna, jak oni są fundatorami, beneficjentami, to powinna ta kasa być dla nich bez podatku. Ale fiskus mówi nie, skoro wy wnieśliście po pół, to też nie możecie tak naprawdę nie możecie w całości mieć tych wypłat z fundacji czy kwot otrzymanych z fundacji zwolnionych z podatku, nie? Więc już się zaczyna. Druga rzecz, i to jest też ciekawe, taki ostatnio temat wypłynął, czy fundacja rodzinna może być wspólnikiem w spółce zagranicznej, która jest na przykład transparentna podatkowo. Fiskus mówi nie, prawda? Znowu, dlaczego? Moim zdaniem takie podejście nie ma uzasadnienia, ale fiskus mówi nie. Co mówią sądy administracyjne? Tu w ogóle jest niezły bałagan. Ostatnie 4 wyroki najświeższe sądów administracyjnych, 2 mówią o tym, że fundacja rodzinna może być w spółce transparentnej podatkowo, 2 mówią, że nie może. I bądź tu człowieku mądry. Także niestety, jak to zwykle w Polsce bywa. Pomysł słuszny, idea słuszna, założenie piękne, realizacja nawet całkiem niezła, ale potem interpretacja tego i profiskalne podejście powoli, mówię, zaczyna nam tu fundację obrzydzać. Niestety. Przykro mi. Dobra. Dobra, pan Krzysztof pisze. O, to jest dobre pytanie. Odrywam się od tematu na chwilę podatkowego, ale moi drodzy, zadam takie pytanie. Pan Krzysztof pisze tak. Panie Marcinie, nie dostałem przypomnienia o śniadaniu podatkowym. Do kogo wysłać informację, aby sprawdzić, o co chodzi? Dobrze, bardzo panie Krzysztofie słusznie. Ja wiem, że był z tym problem, więc ja teraz chciałbym państwa zapytać. Proszę o chwilę aktywności i napisanie tak lub nie. Czy dostaliście państwo przypomnienie o śniadaniu podatkowym? Tak, tak, nie, tak. No i pół na pół, cholera jasna. Dobra, dobrze, dziękuję. O, jak wszyscy, dobra, czyli większość dostała. Dobra, czyli historia jest taka, uwaga, dobra, już nie piszcie, już widzę, jaka jest statystyka. Dziękuję wam bardzo serdecznie za tą informację. Nikt tu mnie w firmie nie dostał. No dobra, sprawdźcie spam. I teraz, moi drodzy, historia jest następująca. Czyli te powiadomienia od nas wychodzą w zakresie śniadań podatkowych, niestety, czy w zakresie innych wydarzeń. Niestety, w związku z tym, tak jak widzicie, na przykład dzisiaj, my mamy, nie wiem, 300, tam prawie 400 osób na naszym wydarzeniu, nie? No i my musimy wysłać tą przypominajkę do 400 osób. Oczywiście idzie to z automatu, natomiast idzie to z naszego maila, z naszej domeny. I co się, kochani, dzieje? Niestety z uwagi na tak dużą wysyłkę tych na przykład powiadomień, przypomnień, niektóre systemy mailingowe traktują nas jak spam. I ja nic na to nie poradzę. Może ktoś mi powie, panie Marcinie, bo pan żeś spamerem jest tutaj. Może jestem, nie? No ale jakoś muszę też was informować o tych wydarzeniach, więc
przykro mi, no na razie nic na to nie poradzimy, będziemy z tym walczyć, natomiast pamiętajcie, żeby zawsze sprawdzać skrzynkę spam, bo tam mogą być bardzo ważne informacje od Akademii LTCA. Dobra, dziękuję panie Krzysztofie za to wspomnienie. Bardzo mi miło, że pan o tym wspomniał. My działamy, ja zdaję sobie sprawę z tego problemu, natomiast też, tak jak mówię, troszkę nie mam mocy, żeby go rozwiązać, bo no nie mogę walczyć ze wszystkimi systemami mailingowymi. Jest pomysł, że zmienimy skrzynkę, w sensie domenę, żeby szło inaczej, ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Dobra, kochani, lecę dalej, bo się zagadałem na boczny temat. Dobra. Okej. Okay. Jesteśmy w picie, więc kolejne tematy. Ulga termomodernizacyjna, króciutko, a mianowicie wyszedł, moi drodzy, taki swego czasu problem, że jeżeli ja na przykład mam pompę ciepła albo fotowoltaikę i gmina mi do tego częściowo dopłaca, to gmina nie wystawia mi faktury. A skoro gmina nie wystawia mi faktury, to ja nie mogę skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej. No taki problem się pojawił i teraz uwaga, Ministerstwo Finansów po naszych również interwencjach na ten problem zwróciło uwagę i mówi tak, będziemy pracować nad przepisami, będziemy pracować nad rozwiązaniami legislacyjnymi i będzie można tak zrobić, żeby w określonych przypadkach można było skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej również bez faktury, jeżeli na przykład właśnie było to sfinansowane przez gminę. Także nie martwcie się, nie przejmujcie się, moi drodzy, ministerstwo nad tym tematem pracuje. Dalej, nad czym jeszcze pracuje, tym razem nie ministerstwo, a Naczelny Sąd Administracyjny, jest jeden ciekawy wyrok NSA. On jest starszy, bo on już jest bodajże nawet z lutego, ale my o nim jeszcze chyba nie mówiliśmy do tej pory, między innymi, moi drodzy, dlatego, że nie było uzasadnienia. A wyrok to jest dość istotny, bo dotyczy ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i takiego problemu, który w wielu firmach występuje, czyli dzierżawa jakichś praw własności przemysłowej, dzierżawa znaków towarowych na przykład. No i tu była dyskusja, jaka stawka ryczałtu, czy w ogóle może to być ryczałtem i na jakiej stawce. No i moi drodzy, uwaga, uwaga, bardzo ważna informacja. No w końcu NSA nie zgodził się z fiskusem i przyznał rację podatnikom, że taka dzierżawa znaku towarowego jako dzierżawa może korzystać z tych samych stawek, co na przykład najem, czyli 8,5% albo 12,5%. Dzierżawicie znaki towarowe, dobrze może być to, moi drodzy, ryczałtem opodatkowane. Dobra, to jest dobra wiadomość. Ze złych wiadomości, nie wiem, czy są tu dzisiaj z nami jacyś prawnicy, nie wiem, czy są tu z nami dzisiaj na przykład aplikanci, adwokatcy czy radcowscy, ale moi drodzy, to będzie temat dla was, a mianowicie odpowiedź na pytanie, czy ja mogę koszt aplikacji adwokackiej i radcowskiej wrzucić w koszty podatkowe. Ta dyskusja co jakiś czas nam się, moi drodzy, toczy i generalnie wydawałoby się już jakiś czas temu, że stanęło na tym, że takie koszty aplikacji mogą być kosztem podatkowym. I ja się z tym w 100% zgadzam, natomiast chciałbym wam zwrócić uwagę, że fiskus ostatnio delikatnie zmienił swoje podejście i mówi tak, jeżeli ty byłeś na aplikacji i ponosiłeś koszty tej aplikacji, zanim założyłeś działalność gospodarczą, to kosztem być nie może. Czyli jak jesteśmy na aplikacji i chcemy wydatki na aplikację wrzucić w koszty, to może możemy to robić, ale tylko w zakresie wydatków, które ponieśliśmy po założeniu działalności gospodarczej. Na to zwracam wam uwagę, takie jest podejście fiskusa. Czy ja się z nim zgadzam? No, powiem szczerze, nie do końca. Jest to temat złożony, nie do końca się z tym zgadzam, ale troszkę fiskus racji ma, że tak idąc tą drogą, to ja wszystko, co bym przed działalnością, też bym do kosztów wrzucał. Więc no, akurat wyjątkowo powiem, że troszeczkę fiskus racji w tym obszarze ma. Czy sama koszt aplikacji powinien być kosztem podatkowym? Tu bezdyskusyjnie mówię, jak najbardziej, moi drodzy, tak. Dobra, lecimy dalej. O, to jest hit. Nie, no to co teraz wam powiem, to już po prostu przyprawia mnie o... No nie powiem o co, bo już jest kulturalni ludzie, są wokół mnie, mamy rano, więc nie powiem. Natomiast o co chodzi? Moi drodzy, ulga na działalność badawczo-rozwojową. Jak wiecie, ja bardzo często mówię o tych ulgach, są fajne, że korzystajcie, że ulgi są dobre. Super. Natomiast podobnie jak w Fundacji Rodzinnej, podobnie jak w CIT-cie estońskim, organy podatkowe, moi drodzy, permanentnie wydają jakieś interpretacje, objaśnienia, wyjaśnienia, jak tą ulgę powinniśmy rozumieć. No i pojawiły się ostatnio takie wyjaśnienia, korzystne dla podatników, czyli interpretacja ogólna, korzystna dla podatników, która powiedziała, jak masz ulgę na działalność badawczo-rozwojową i tam masz takie koszty, na przykład koszty pracowników zbierasz, to do tych kosztów wrzucasz też na przykład koszty pracowników, którzy są na zwolnieniu lekarskim, na zwolnieniu chorobowym, nie, albo na urlopie. Nie? Spoko, to jest dobra wiadomość.
Ale co Fiskus zrobił, to jest skandal. Bo oni powiedzieli tak, no dobra, skoro wydaliśmy taką interpretację korzystną, że te koszty chorobowego mogą być w tych kosztach w uldze B plus R, to my teraz musimy wygasić interpretacje indywidualne, które podatnikom do tej pory wydaliśmy, no bo ta interpretacja nasza jest korzystna generalnie. No i co Fiskus robi? Rynek już buzuje. Fiskus postanowił sobie, że będzie wygaszał różne interpretacje indywidualne. I na przykład ja mogłem mieć interpretację dotyczącą ulgi B plus R, gdzie miałem 5 pytań, a jedno dotyczyło tych kosztów na przykład chorobowego i Fiskus wygasza mi całą interpretację i ja zostaję tak naprawdę na lodzie. Czyli zamiast częściowo wygaszać albo myśleć o tym, to wygaszają różne interpretacje podatkowe dotyczące B plus R-a, co jest działaniem, podkreślam, nieprawidłowym, w mojej ocenie również niezgodnym z prawem. Także uważajcie, jak ktoś ma ulgę B plus R, dostaliście interpretację, zobaczcie, czy przyjdzie wam postanowienie o wygaszeniu tej interpretacji i w jakim zakresie, bo może się okazać, że dzięki takim cudownej interpretacji ogólnej wy stracicie teraz ochronę Fiskusa w zakresie ulgi na działalność badawczo-rozwojową. Pan Wiesław mówi, trzeba pisać od nowa. Jasne, że trzeba pisać i płacić. Pan Wiesław też mówi, jasne, że trzeba płacić, a najlepiej pisać i płacić gdzie? W LTCA oczywiście, no, bo gdzie indziej, nie? Dobra, lecę, moi drodzy, dalej. Kolejna rzecz, o, też interpretacja, tym razem interpretacja znowu dotycząca ryczałtu od przychodów i ewidencjonowanych. Ja powiem w skrócie, nie będę się rozwodził, ale historia jest taka. Jedną z najatrakcyjniejszych stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych jest stawka 8,5%. I ta stawka 8,5% dotyczy różnego rodzaju działalności usługowej, ale na przykład najczęściej jest wykorzystywana w zakresie takich usług, nazwijmy to pośrednictwa handlowego, pośrednictwa sprzedaży. Ja sam mam głosy na to, ja sam mam interpretację, że usługi pośrednictwa sprzedaży to jest stawka ryczałtu 8,5%. No, więc co się dzieje? Trzeba to, moi drodzy, zmienić. No i Fiskus permanentnie gdzieś tam nas dziubie i tak nas też dziubnął w ostatniej interpretacji, którą wydał 3 czerwca bieżącego roku. Ta interpretacja dotyczyła pośrednictwa w sprzedaży w internecie, czyli była firma, miała stronę i pokazywała produkty innych firm i brała za to prowizję, pośredniczyła w sprzedaży. No i tu Fiskus powiedział, o nie, nie, jak pośredniczysz w internecie, to nie będzie to 8,5%, tylko będzie to 15%. No bzdura, ja się kompletnie z tym nie zgadzam, uważam, że to jest nieprawidłowe. Ja wam wrzucę, tu ktoś pytał na czacie, więc ja wam wrzucę sygnaturkę tej interpretacji tutaj na czacie negatywnej. Nie mam pod ręką pozytywnych, ale ich jest też bardzo dużo. Jak ktoś ma taką sytuację, ja od razu mówię, dla mnie 8,5 i można walczyć o 8,5. Właśnie, a pani Wiktoria słusznie pyta, czym się różni pośrednictwo w internecie od stacjonarnego? No to dobre, pani Wiktorio, pytanie. Nie? To bardzo dobre pytanie. To pani spyta dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, bo ja nie wiem. Dobra, lecę dalej, moi drodzy. O, kolejny kwiatek. A propos ulg, nie? Mówiliśmy o uldze B plus R, to teraz wam powiem o uldze sponsoringowej. Czyli mówiąc w skrócie, jest to jedna z ulg wprowadzona do przepisów podatkowych. Ulg, które ze swojego założenia mają ulżyć przedsiębiorcom, którzy wspierają jakieś wyższe cele. Tutaj konkretnie w tym przypadku wspierają działalność sportową, wspierają kluby sportowe. No i teraz, moi drodzy, jaka jest historia? Było sobie stowarzyszenie, które tam wspierało sport, no i firma poniosła jakieś wydatki na to stowarzyszenie. No, ono robiło to samo co klub sportowy, tylko że było stowarzyszeniem. No i pojawiło się pytanie, czy firma może skorzystać z ulgi sponsoringowej. Fiskus mówi, absolutnie nie. Dlaczego? No bo akurat w tym przypadku trzeba przepisy czytać bardzo literalnie. I skoro przepisy mówią, że ulga ta sponsoringowa dotyczy klubów sportowych, to stowarzyszenie to nie klub, a więc jak przekażemy coś stowarzyszeniu, to nie będziemy mogli z ulgi skorzystać. Więc pamiętajcie, żeby skorzystać z ulgi w zakresie tym sportowym, musi to być sportowiec albo klub sportowy. Duży wykrzyknik tutaj stawiam. Dobra, uwaga, moi drodzy, lecę dalej. Zaraz powiem. Dwa pytania poboczne mamy na czacie, to ja się odniosę. Czy będą nagrania? Tak, pani Moniko, postanowiłem, podjąłem tę decyzję w bólu serca, ale podjąłem, że śniadania podatkowe również będą na YouTubie.
Myślę, że od dzisiejszego śniadania to zaczniemy taką dobrą tradycję, żeby te śniadania na YouTubie się pojawiały, a skoro będą śniadania na YouTubie, to będą również, to będzie również wtedy na tym YouTubie, moi drodzy, sygnatury interpretacji i wyroków, które ja podaję. A jak będą na YouTubie, to wrzucam linka do mojego YouTuba. Tam będą powiadomienia przychodzić, jak klikniecie dzwoneczek, nie? Dobra, to jest to. Ktoś pyta o roadshow w Lublinie. Powiem na koniec o roadshowle, nie mam dobrych wiadomości. Dobra, lecę, moi drodzy, dalej. Teraz hit, uwaga, hicior będzie niesamowity. Rząd wprowadził taki program jak Gabinet Plus dla lekarzy. No i ten program dla lekarzy miał zakładać to, że lekarze dostaną komputery. Informatyzacja, cyfryzacja gabinetów lekarskich. Wszystko spoko, tylko ktoś nie pomyślał o tym, że jeżeli taki lekarz w ramach programu Gabinet Plus rządowego dostanie ten komputer, to będzie musiał od tego zapłacić podatek. No i jest program rządowy Wsparcie Lekarzy, od którego rząd sobie zabierze część pieniążków w postaci podatku. Absurdalna historia. Przypomnę wam jednocześnie, że to nie jest pierwszy raz, bo taka sama historia była, pamiętacie, słynny program Laptopy dla Uczniów? Tam też wprowadzili przepisy, które mówili, że uczeń dostaje laptopa, ale zapomniało im się o sferze podatkowej i się okazało, że uczniowie od tych laptopów muszą płacić podatek. Dopiero minister finansów w tamtych okolicznościach musiał, moi drodzy, musiał wydać, tam nie wiem co, zarządzenie wydał, czy zaniechanie poboru podatku, tak? Bo uczniowie musieliby od laptopów płacić. To samo jest tutaj z lekarzami. Czy wsparcie dla lekarzy, dla Gabinet Plus jest absurdem, pani Monika pisze? Nie wiem, pani Moniko, nie mi to oceniać. Natomiast ja tu patrzę z perspektywy podatkowej. Na pewno jest to absurd podatkowy. Dobra. Moi drodzy, tyle jeżeli chodzi o PIT. Idę dalej, bo śniadania ze swojej istoty miały być formułą krótszą niż podsumowania, a ja patrzę, w którym miejscu jesteśmy i zaraz mi się okaże, że jak zwykle będzie dłużej. Więc robię co mogę, żeby za bardzo nie przedłużyć. Dobra, lecę dalej. Podatek CIT. Po pierwsze, w podatku CIT mamy bardzo świeży, fajny i dobry wyrok w USA w Gdańsku, który dotyczył, moi drodzy, firmy budowlanej. I było tak. Była firma budowlana, która była generalnym wykonawcą. Ta firma tutaj miała podwykonawcę, a gdzieś tutaj był inwestor. No i ten generalny wykonawca miał umowę z inwestorem, prawda? No i korzystał z podwykonawcy. I ten podwykonawca coś tam zepsuł. No ale że ten generalny chciał mieć dobre relacje z inwestorem, to ten generalny to naprawił i za to zapłacił. No i pojawiło się pytanie, czy ten generalny może wrzucić ten wydatek na tą naprawę do kosztów podatkowych, tak, która nie dotyczy sensu stricte jego działania, dlatego żeby zachować dobre relacje biznesowe na przykład z inwestorem, nawet jeżeli nie będzie się tych pieniędzy na przykład domagał od podwykonawcy. Organy oczywiście mówiły, że nie. Sprawa aż musiała trafić do NSA i NSA spojrzał na temat, bardzo bym powiedział, sensownie, rozsądnie i w takim podejściu, jakby to powiedzieć, w duchu biznesowym. I NSA powiedział tak, jeżeli zapłata takiej kary, czy naprawa jakaś tego typu służy utrzymaniu relacji biznesowych, a w konsekwencji utrzymaniu tych przychodów naszych, to jak najbardziej kosztem to być może. Bardzo dobry, ciekawy, fajny wyrok, czyli płacę za kogoś niejakby, a czy robię coś za kogoś, a mogę to rozliczyć do kosztów podatkowych. Pierwszy temat CIT-owski. Drugi temat CIT-owski, moi drodzy, to jest problem dość poważny. My już dwóch klientów mamy, którzy taką sytuację mieli, a mianowicie jest to problem ataków hakerskich. Czyli wyobraźmy sobie, moi drodzy, że moje systemy informatyczne w firmie zaatakowali hakerzy. No i teraz ja oczywiście ponoszę z tego tytułu, mogę ponieść z tego tytułu różne straty, mogę ponieść z tego tytułu stratę, a nawet powiem więcej, ja na pewno tą stratę poniosę, jeżeli firma nie może działać, nie może funkcjonować i tak dalej. No i pojawiło się pytanie, czy takie straty powstały w wyniku na przykład cyberataku, czy ja mogę zaliczyć do kosztów podatkowych. No odpowiedź brzmi, tak, mogę. Kiedy? Kiedy wykażę, że do cyberataku doszło nie z mojej winy, kiedy wykażę, że ja miałem jakiś system zabezpieczeń, czyli dochowałem należytej staranności. I to jest spoko. Natomiast problem jest taki, że żebym ja mógł zaliczyć to do kosztów, to ta sprawa formalnie musi się ostatecznie zakończyć. Na przykład jak prowadzi tą sprawę ataku hakerskiego prokuratura, to prokuratura musi na przykład umorzyć tą sprawę, umorzyć śledztwo, czy umorzyć dochodzenie, a te sprawy w prokuraturze, jak wiecie, ciągną się
latami przedłużane są, zawieszane i tak dalej. I dopóki według fiskusa naszego, dopóki prokuratura formalnie nie zakończy, to ja tych kosztów nie będę mógł rozpoznać. No ciężki to jest temat. Oczywiście każda historia powinna być rozpatrywana indywidualnie, natomiast ja uważam osobiście i też bym o to walczył, zaraz wam powiem jeszcze w jakich okolicznościach to można wykorzystać, że formalne zakończenie sprawy w prokuraturze nie powinno być warunkiem na przykład sine qua non do tego, żeby móc te koszty rozpoznać. To jest ten sam przykład, moi drodzy, który mamy teraz, dzisiaj, mieliśmy nie miesiąc temu, na Marywilskiej. Spaliła się Marywilska, no tutaj przykro mi bardzo, spaliła się ta Marywilska, no i znowu teraz będzie tak, ci kupcy z Marywilskiej ponieśli straty, nie wiem, w towarze, a śledztwo prokuratorskie w tym czasie, no będzie trwało, no obstawiam, z dobre 5 lat. No ileś tam tych set tych firm i tak dalej, więc to będzie do zakończenia śledztwa na Marywilskiej, to ja już nie wiem, będę dawno w Hiszpanii pod palenką leżał, nie? No, ale generalnie tak to niestety, moi drodzy, wygląda. I też tam pytanie, czy ci kupcy nie mogą rozpoznać strat w kosztach, bo muszą czekać na zakończenie tego, co zrobi prokuratura? Ja uważam, że nie. Zresztą gdzieś tam, moi drodzy, taki problem też opisywałem na łamach jednej z gazet. Nie pamiętam której, więc można poszukać. Dobra, okej. Okay. Moi drodzy, idziemy sobie dalej. Co dalej jeszcze wam powiem? Może już skracam, usuwam niektóre tematy, to wam powiem jeszcze trzy wątki, tak żeby wyrobić się w czasie z innych tematów. Po pierwsze, mówiłem dzisiaj wam o kontrolach i mamy trochę nowych statystyk, wyciekło trochę nowych statystyk i wyciekły statystyki generalnie dotyczące kontroli, których jest w ostatnim czasie zdecydowanie więcej i wyciekły statystyki dotyczące działania tak zwanego superurzędu, który dotyczy największych podatników. Tam ciekawa statystyka, bo mamy czerwiec, super urząd, ten dla największych podatników w tym roku, wiecie ile kontroli przeprowadził? Całą jedną. Jedną tylko kontrolę. Więc patrząc na ten super urząd, można by powiedzieć, spoko, kurczę, nic się nie dzieje, fajnie, nie ma kontroli. Nie, moi drodzy, bo obok tej jednej kontroli on przeprowadził kilkadziesiąt tysięcy czynności sprawdzających. I to pokazuje, jaka jest teraz taktyka i tendencja urzędów skarbowych. Czyli mówiąc w skrócie, im się nie chce wszczynać oficjalnie kontroli, doręczać, prosić o pisma, wysyłać się, wymieniać, bawić z pełnomocnikiem. Nie. Urzędy i zwykłe, UCS-y i ten super urząd, oni wolą, moi drodzy, na dzień dzisiejszy prowadzić czynności sprawdzające, tryb mniej formalny, szybszy, łatwiejszy dla nich, który bardzo często tak naprawdę de facto przybiera formę kontroli. Coś od nas chcą, mamy wyjaśniać, mamy tłumaczyć, a na koniec mogą nam jeszcze powiedzieć, że musimy podatek dopłacić czy coś skorygować. To nie jest, moi drodzy, dobre. Niestety w Polsce jest tak, że bardzo dużo przedsiębiorców, jak już nawet ma czynności sprawdzające, to się podda, przyzna, byle mieć tylko święty spokój, byle ten organ nie przyszedł i urzędy to wykorzystują. Ja nie mówię, że w każdych okolicznościach trzeba się bić z urzędem i kłócić, ale też nie można się poddawać, jak urząd to w ten sposób wykorzystuje. A jak chcielibyście się dowiedzieć więcej, moi drodzy, odnośnie działalności tego superurzędu, zapraszam was bardzo serdecznie, wrzucam linka. Miałem przyjemność skomentować ten temat na łamach Dziennika Gazety Prawnej, także link do tego artykułu wrzucam wam tutaj na czacie. I a propos kontroli chciałem powiedzieć tylko jeszcze jedną rzecz. Są różne obszary, które są w ostatnim czasie bardzo mocno kontrolowane. Powiedziałem dzisiaj o VAT-ie, natomiast chciałbym wam zwrócić jeszcze na kilka rzeczy uwagę. To mówię po statystykach ogólnodostępnych, ale to też mówię po naszych doświadczeniach z naszymi klientami. Na co trzeba jeszcze zwrócić uwagę? Podatek u źródła rozliczenia zagraniczne, bezdyskusyjnie. Po drugie, ceny transferowe. Tu mam nawet statystykę, sobie przygotowałem z cen transferowych, moi drodzy. Z cen transferowych już wam mówię, w zeszłym roku było średnio rocznie około 360 kontroli, tak? Więc wydaje się niedużo, no ale też wiadomo, że nie wszystkie podmioty są objęte cenami transferowymi. Natomiast uwaga, to jest najlepsze, 360 kontroli, a średni wynik organu podatkowego na jednej kontroli to jest, moi drodzy, 3,1 miliona. Wyobrażacie sobie? Czyli średnio na kontroli 3,1 miliona znaleźli, czy kazali podatnikowi na przykład dopłacić. Masakryczna statystyka, czyli podatek u źródła, rozliczenia międzynarodowe, ceny transferowe i jeszcze na jeden wątek zwrócę uwagę, który jest kontrolowany zarówno przez organy podatkowe, ale też ZUS przede wszystkim, umowy cywilnoprawne. Wsiedli na te wszystkie umowy zlecenia, wsiedli na te umowy o dzieło i patrzą, czy zlecenie jest zleceniem, czy dzieło jest dziełem. Czy zlecenie jest na pewno, nie jest ukrytą umową o pracę, a czy dzieło przypadkiem na pewno je zostało wykonane. Więc zwróćcie uwagę,
zróbcie przegląd, przejrzyjcie u was, u waszych klientach umowy cywilnoprawne, bo niestety, moi drodzy, ale no, zaczyna się temat robić no, coraz bardziej gorący. Dobra, co dalej? Kończę już dwa tematy. Pierwszy temat, moi drodzy, szef KAS zapowiedział, że coś takiego, o czym wam już kiedyś opowiadałem, jak karta praw podatnika, zostanie przyjęta w formie ustawy. Czyli ma być coś takiego, zwróćcie uwagę, że będzie karta praw podatnika, czyli będzie taki kodeks tego, co podatnik może, co podatnikowi przysługuje, a czego nie może, czy co powinien tak jakby robić. W tej karcie praw podatnika mają być również zasady, jak organy mają z podatnikiem współpracować i co mogą, a co nie mogą robić organy podatkowe. No nie ma na razie szczegółów, nie mogę się, moi drodzy, karty praw podatnika doczekać. Natomiast panie szefie KAS-u i drogie Ministerstwo Finansów, my wcale nie potrzebujemy tak naprawdę karty praw podatnika, bo już dzisiaj są narzędzia, to co pani tu słusznie pisze, Ewa, w ordynacji podatkowej, które wyczerpują problem związany z kartą praw podatnika. To jest, moi drodzy, zasada na przykład z działania w zaufaniu do organów państwa, tak? Czyli, że organy powinny tak działać, żebyśmy im ufali, albo to jest na przykład zasada permanentnie nadużywana, najbardziej nadużywana w tym kraju, czyli zasada rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika, tak? Dobra. In dubio pro tributario. Tak, z łaciny, o tak się pochwalę. Znajomością łaciny, tyle wiem, nie? Jeszcze tam mogę tego. Nasciturusa regułkę wymienić. Nie, ale śmiechem żartem, moi drodzy. Ale to jest takie mnożenie aktu prawnego. Tworzenie karty praw podatnika. No okej, fajnie, że to chcecie zrobić. Natomiast serio, stosujcie się do ordynacji podatkowej, to żadna karta praw podatnika nie będzie wam w tym zakresie, moi drodzy, potrzebna. Ej, lecę dalej. Ostatni temat. Opublikowano tam PwC na bazie takiego raportu podatkowego międzynarodowego, opublikował, moi drodzy, badanie, czy wyniki takiego badania, zgodnie z którym, moi drodzy, w Polsce średni czas na rozliczenie podatków przez przedsiębiorcę w roku wynosi, uwaga, 334 godziny. 334 godziny średnio przedsiębiorca w Polsce poświęca na podatki. Uwaga, to są 2 tygodnie w roku. 2 tygodnie każdy przedsiębiorca poświęca na podatki. I ktoś mi powie, że to jest przyjazne państwo, ktoś mi powie, że podatki mamy proste, że u nas jest łatwo. Absolutnie nie. To jest ciężki kawał, cholera chleba. Dla porównania, moi drodzy, w Danii taki sam przedsiębiorca na rozliczenie podatków poświęca 132 godziny rocznie. 3 razy mniej. We Francji 134, a u nas 334 godziny. Absurdalna historia. Tam są też inne dane ciekawe, statystyczne w tym raporcie. Na przykład to, że w Polsce nakłady związane na przykład z obowiązkami w CIT-cie wynoszą średnio 2,4% obrotu firmy, co stawia nas na przedostatnim miejscu na tym badaniu. Za nami jest tylko i wyłącznie Cypr. Więc w tym całym badaniu i długości rozliczania podatków, i skomplikowalności kosztu wynika, moi drodzy, że jesteśmy na szarym, szarym końcu. Czy poprzedni rząd coś z tym robił? Nie. Moim zdaniem jeszcze pogorszał. Czy obecny rząd coś z tym robi? Też nie. Może nie pogarsza, bo nic nie robi generalnie, ale na pewno też sytuację nie polepsza. Podnosi płacę minimalną. To nie jest, drogi rządzie, dobry kierunek. I tą, moi drodzy, optymistyczną myślą chciałbym zakończyć nasze dzisiejsze spotkanie w ramach śniadania podatkowego. Moi drodzy, dziękuję wam bardzo serdecznie, że byliście dzisiaj ze mną. Dziękuję generalnie, że jesteście na naszych wydarzeniach, webinarach, szkoleniach, że śledzicie nas w mediach społecznościowych, że korzystacie z naszych usług doradczych. To na nas naprawdę jest bardzo ważne. Dziękujemy za to, że doceniacie naszą pracę. Będziemy starać się jeszcze mocniej, będziemy wychodzić z nowymi tematami. Jeżeli jest ktoś, kto jeszcze nie jest naszym klientem, nie ma abonamentu Akademii, odezwijcie się do nas, na pewno dobierzemy wam jakąś ofertę. Dziękuję wszystkim bardzo serdecznie, bardzo mi było miło, jest piąteczek, więc od razu z góry życzę również wszystkim miłego weekendu. Kłaniam się nisko, pozdrawiam, do zobaczenia, cześć.